Ziomeczki, to ja, Akadesia, oglądacie kanał Akadim, dzięki, że jesteście. Dziś zamieniam się rolami z fryzjerem Kamilem i będę testować swoje nowe umiejętności na mojej ekipie. I to nie wszystko, bo będą też prawdziwi klienci. I uwaga, do odcinka zaprosiłam moją babcię. To co, lecimy? Alesia, czy jesteś gotowa, aby zostać fryzjerem? Tak, jestem gotowa, aby zostać fryzjerem. Aby zostać dobrym fryzjerem, musisz znać teorię fryzjerską. Mi zajęło to 2 lata. Ty masz na to tylko 10 minut. Boże, czy ja dam radę. Kamil przeprowadził mi kilkuminutowe szkolenie z podstaw farbowania, czyli było trochę chemii i było wesoło. Alesia, czy wszystko jasne? Tak, wszystko jasne. No to zaczynamy. A teraz zapraszam moją ekipę do środka. Zapraszam was serdecznie do środka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam Kamil, Alesja się przygotowała? Przeszła szkolenie? No chyba nie uważacie, że nie wyszkolilibyśmy odpowiednio Alesji, która zajmie się dzisiaj waszymi włosami. Oczywiście przeszła szkolenie, które trwało 10 minut. Ja wszystko umiem. Zobaczcie. Ja już się lepiej czuję, mniej się stresuję. Dla każdego z was coś tutaj czeka. Coś, co zrobię z waszymi włosami. Każdy z was ma jedno koło ratunkowe, które przygotował Kamil. Pamiętajcie, że koło ratunkowe to też ryzyko, bo można wylosować gorzej. To co? Kto pierwszy losuje? A tam jest ogólnie na łyso. Zwariowałaś? Na ciebie czeka. Nie, jest masakra. A kto zaczyna? Najmłodszy. Najmłodszy? Na ról podcinasz włosy Alesji. Ale ja nie chcę mieć krótsze. Bo nie wiadomo jak mu wyjdzie, przecież on nigdy tego nie robił. No właśnie, w tym jest problem. Arno, wylosowałeś podcięcie Alesji. Czy jesteś gotowy, aby to zrobić? Niestety nie mamy czasu na to, aby przeprowadzić szkolenie. Pokażę ci tylko podstawy fryzjerstwa, okej? Arno za wszystkie rzeczy, które wyrządziła mu Alesja, będzie mógł się odwdzięczyć. Ale ja jestem siostrą, ja go nic mu nigdy nie zrobiłam. Prawda, nie kłam. A on ci dzisiaj? No, zrobiła mnie. Jak? Ja nie! Co? Kiedy była ta akcja? Co Alesja nie zrobiła? Nie było żadnej akcji. Nie było. Alesja, zobacz, masz fryzjera w domu. Także Arno, ty się ułóż, to będziesz podcinał Alesję później w domu. Zobacz, ja przeczeszę jedno pasmo, okej? Okay? I ty pod grzebieniem delikatnie musisz je podciąć. Nice! Jest okej, okay. Alesja, nie przejmuj się. Słuchaj, to może być fryzjerem. Boże, za dużo, mówiłam za dużo. Alesja, czemu nie wierzysz w swojego brata? Ja myślę, że będzie z niego kiedyś fryzjer. Ale dużo. Okay. Nie, no nie. Mało. Jest krzywo. Gdzie jest krzywo? Wszędzie, nie. Ale miałam lepiej wcześniej. Masz podcięty 1 cm włosów. Co ty mówisz, przecież nawet nie widać. Ja widzę. Pięknie krzywo, naprawdę. A teraz mama będzie losować i zobaczymy, co ci się trafi, kochana. No, zobaczymy. Nie wiem, czy mam mocno, czy nie. Dobra. Bardzo delikatnie. Czemu? Nie można tak. O Boże. Jeden co mi się trzęsą. Co? Okej. Ale co tak? Nie wiem, bo się stresuję. Nie chcę tego być tej łysej tej. Podcięcie włosów? Ja chcę i zrobić. Ja chcę, proszę. Boże, to chyba najłagodniejsze. Kochana, proszę, siadaj tutaj. Masz taki wygląd włos, jaki ten, żebym mogła tak ściąć dużo i żeby mama pomyślała, że są jej włosy? Zobaczymy, czy się złapie na ten kolor. Zrzucimy to na ziemię, tak, tak jakby mama nie widziała. Tak, a później jak popatrzy, to zobaczy to i się przestraszy. Ała! Ale ile? Alesja! Co? Alesja! Pokaż to. Pokaż mi to. Ale wyrównamy to, będzie pokaż okay. Pokaż mi to, no chyba się pogięło całkiem. Będzie okej, okay, wyrównamy to. Jezu. Ale miało być tyle, milimetr miało być. To się zrozumiałam. Ja nie mogę, no nie, ale nie, no świetnie jest, nie widać. Coś ty mi tam wycięła. Chcę zobaczyć twoje włosy na pamiątkę? Ile tego wycięłaś? Co to znowu nie są moje włosy? Się. Boże. Powiedziałam nawet, że jest zbyt równo. No więc teraz mam prosto, wyprostować głowę, czy jak? Nie. Jest dobrze. Jest okej, okay. Naprawdę jest okej. Okay. Tak. Tyle? Tak. No krzywo jest. Co ty gadasz? Chyba krzywo patrzysz. Koniec. Dziękuję, aleluja, amen. Zielone pasy!
Kolana. Jakim cudem? Włosy mam tu, to te włosy. To będzie rzut monetą. Orzeł to co? Tu. A dwa za to. To. No czekaj, trzymaj. Ja mam. O nie! No to lecimy. Wiesz jak? No oczywiście. Ale fajnie. Nie fajnie. Fajnie. Dzisiaj pracujemy z lampami LED z firmy Newell, a tutaj zostawiam wam kod rabatowy do ich sklepu. Nie mam się przestraszyło! To spodoba ci się? Piękny. Krzywy. No wiem, właśnie o to chodzi. Teraz farbuję tacie białe włoski. Spodoba ci się. Ups, przepraszam, zrobiłem to przypadkowo. Ojeju, ups, ojeju. No dobrze jest. Jesteś zwolniona. Wyk! Alesja, co ty zrobiłaś? Nic. Alesja, ja miałem przyjść tylko na włosy nałożyć, a nie na skórę. Ale ma wszędzie włosy. Alesja, no przez najbliższe dwa dni może to zostać. Na nosie w dodatku. Minęło już 10 minut, to myślę, że możemy już wrócić do taty, a za chwilę golimy babcię i Arno. Babcia, kursujesz. O Jezu, aż się koło potrzą. Jakie masz szczęście, yes. Czy zagrasz to lotkę kiedyś, czy nie? Yeah! To było przeznaczenie. No, czy mogę, możesz za mnie. I zobacz takiego busku, to wiesz, będziesz miał tyle włosów takich. Tak. Tyle będziesz miał włosów, tyle. No przecież babcia nie może być łysa. Zgadzasz się? Juuu! Brat będzie łysy, tak jest! O ja, to dawaj, to akcja. No, tyle. No, to jestem uratowana. No to co? Golimy cię! Żeby znowu nie łysą. I ropy, koła tłukowe. Jeszcze dwa razy możesz lasować. O. Dalej, dalej. Częściowe ogolenie. O! No to golenie. No to tylko to. Mnie na łyso. No ja się na ten go. Chcę poczuć tą satysfakcję, tą zemstę. I tak? Tak. Tylko, że właśnie naciskaj, a nie przejeżdżaj. Jest talent, jest. Tak? Do góry, delikatnie. No przecież. Zaraz się. Ktoś jest chętny? Boże, pierwszy raz widzę brata z Irokezem. Okej. No ładnie. No nie jest źle, można powiedzieć. Czy? Cechery. Nie no, zostawiamy teraz babcię siada. Super. Tylko ucho zostaw. Okej, okay. Przeczysz sobie ucho zostaw, tak. No i pięknie. Nieźle, no. Nieźle. No i zobacz. Uczennica z ciebie pierwsza klasa. Dobra, okej. Okay. Odegnij grzebień, pamiętaj. Grzebiam. No i strzesz teraz te włosy w dół, tak normalnie. Tak? Tak. Nie, maszynką, grzebieniem. No to byś mnie pięknie załatwiła. Nie, jest całkiem okej. Okay. Dobra, teraz druga strona, dobra? Piękne wnusia robi na mnie doświadczenie, muszę przyznać. Jak ci się podoba, babcia? No, bardzo mi się podoba. No to dziękuję bardzo. Za chwilę zrobię pranka na kliencie. Zostanie on poinformowany, że jestem fryzjerką z Paryża i wprowadzam w Polsce najnowszy trend Le Poodle Chic, inspirowany francuskimi pudlami. Trend polega na wygoleniu boków i zakręceniu włosów na czubku głowy. To jest Alessia. Alessia Brancisi. To jest właśnie ta wybitna stylistka, o której ci tyle opowiadałem. Z Francji. Specjalnie przyleciała w tym tygodniu, żeby właśnie zająć się między innymi twoimi włosami. Zapraszam ale cię, Klara. Ale mówiłeś, że ty robisz. Nie. Ona nie. Klara, nie. Mówiłem ci, że ja nie mam czasu dzisiaj. I Alessia się zajmie twoimi włosami. Przecież rozmawialiśmy o Francji, że Alessia przyjeżdża i sama się na to zgodziłaś? Nie pamiętam, no ale dobra. Alessia nie mówi generalnie po polsku. Będę starał się trochę tłumaczyć, trochę. Ale rozumiesz, czy nie? Translator? Chyba nie. Aha. Okay?
Dobra, ale nie, serio, nie. Tak zupełnie poważnie. Jest wszystko okej. Okay. Chcesz dużo ścinać? Nie, ja nie chcę w ogóle ścinać. A nie chcesz w ogóle ścinać? Nie, ja cię nie chcę w ogóle ścinać. Chciałam po prostu zrobić jakąś fryzurę. Okay, ja lubię takie, wiesz, tak jak wiem, są. Żeby były proste. Żeby były proste. Tak. La końcówki musisz je ostrzyc. Okej, okay, ale on wypowali na wiele szwy, a potem wali kupy, a potem fadę kule. Tatuwa? Ona mówi, że podetnie ci tylko końcówki. Minimalnie. Rozumiesz? Minimalnie. Ok? Moment. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, Kamil. Serio? Nie, naprawdę, nie stresuj tak, się. Tak, tak. Nie? Okej? Okay? Okej. Okay. A ty, Kamil, ile lat się francuskiego uczyłeś? Ja w ogóle. Oglądałem kiedyś telewizję po prostu po francusku. Coś tam trochę wiem, nie? La prosto. La prosto. La prosto. Tak? Tak? La prosto, tak? Tak. Oui? Mamy to. Dobrze, to działajcie. Ja uciekam. Alo, il faut qu'on aille laver les cheveux. Bien, on va y aller laver les cheveux. Wszystko okej? Okay? Takie. Klara, ty zawsze przesadzasz. Wiesz, też to światło tutaj tak może działać, nie? Okej. Ale w ogóle jak Alessia, twoim zdaniem? Spoko? Czy nie? No skąd mam wiedzieć, jak ja jej nie rozumiem? I będziecie działać. Alo! Comment ça se passe? Alo. Voilà, voilà. To des beaux cheveux, nie? Już, tak? Oui, oui. La pasta. Oui. No pasta, pasta. To wygląda jak makaron. Co to jest? No super jest. Zobacz, jak ładnie wyszło wszystko. No ale ja miałaś też takie ładne loki. Ale co znaczy ładne loki? Przecież wiesz, jakie ja lubię włosy. Proste, przy buzi, tutaj, wiesz. Słuchaj, ty musisz się z tym przespać przede wszystkim. Ma ci się podobać, ale będzie przykro. Ja za to płacę! Makaron, powiedz jej, że to wygląda jak makaron, zupka chińska, makaron. Co to jest? Nie... La ładne. A, joli et bien, la pasta. Alessia się cieszy, że będzie miała stałą, nową klientkę. Nie podoba mi się w ogóle. Alessia się podoba i mówi, że... No, nie ma się podobać, ja za to płacę! To się zmyje. Kiedy się zmyje? Już ci mówię, kiedy się zmyje. A ba, non, bah, en fait, après quelques mois, il faut qu'elle lave, quelques mois. Ej, dobra, ale sam po polsku, tak naprawdę cię wkręcaliśmy za to, że zawsze nas wkręcasz. It's a punk, bro. Z naturalnej juty i zobaczcie, co jest w środku. Boję się. No, straweczek. Straweczek oczywiście. Ojej. No, muszę, żeby